St. Justin's przystań i czekamy za swoją motorową. Jak wrażenia? Jeszcze nie płyniemy, a już jest fajnie. Jest te wojny! Ale moc, nie? Normalnie z jakiegoś filmu się czuję, nie? Bohater! Zdobny na to! Nie mów, że foki! Jest! Kto? Foka! Foki, dwie foki tam są! Jedno. Tutaj, widzisz? No. Siedzi dalej. Co się stało? O, suva. Widziałaś? To jest saltono wyskoczyło z wody. Ten z lewej pierwszy. O. Tak zrobiła. No to wędą, widziałem. Słyszałem jakieś rygotanie. Widzisz te gniazda? No pełno gniazd masz takich, tu jest jedno. Ale nie ma profilu, puste gniazda. Widać gdzie były, nie? Bo widać gdzie są te kupy. Jest kawał blisku, jest co tu płynąć, nie? Bo faktycznie 60 minut to jest... Tam byśmy mogli wzdłuż tej plaży jeszcze popłynąć, ale chyba będziemy ścinać. Ile fok tam jest, widzisz to? No, tam byśmy mogli popłynąć. Szkoda. Są, nie, co to są? Widzisz? Co to są za plaże? Tam były na tej tablicy. Dzięki, jak wyglądanie parki rajskiej. Wracamy do bazy. Chyba jeszcze nie koniec. Chyba jeszcze coś tutaj szykują na deser. Ale petarda. Ale przygoda, jedna z lepszych przygód jakie w ogóle, nie? Dobra. Nara Ramsey. O,
Dajesz, dajesz, Heniu! St. Gavin's, no, w każdym razie kapliczka pomiędzy klifami. Czy ona jest wykuta w skalę, do końca tego nie wiemy. Zaraz się przekonamy, ale lokalizacja niesamowita. Normalnie klimat z innej epoki. Słońce, przypływ, wracamy! Wracamy, wracamy powoli, bo to jest ta godzina! Pokaż, co tu się dzieje. Wow. Jaka woda, klimat! Przypływ! Przypływ! Jak wrażenia? Bardzo miło z tej strony Pembroke, że jest takie piękne. Przesadzili trochę. Ale może. Idziemy tam, na drugą stronę? Co ogarniasz, gdzie my jesteśmy w ogóle? No nie dochodzi nic. Nie. Zajebiście, naprawdę. Co? Dajemy tam na drugą stronę? Niesamowite miejsce. Fajna atrakcja, naprawdę. Zassało to, idzie fala, uwaga! Jest! Wow!